Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons Tower Defense 6. Jest SaveMod, a dzisiaj lecimy z kolejnym odcinkiem na chimpsach. Będziemy grali na mapce z kanionami, nie pamiętam, to się dokładnie nazywa. Coś tam w kosmosie, w księżycu, no zaraz zobaczymy jeszcze o co kaman. Na początku oczywiście na potrzeby moich wszystkich kochanych wspierających. Dzięki wielkie, że jesteście, że wspieracie mnie w tym co robię. Wielkie dzięki oczywiście dla was. Pamiętajcie o łapeczkach w komentarzach. I lecimy z koksem w takim razie. Zagramy sobie standardowy już naszym kochanym Etienne'em, chyba tak to powinno mówić, bo tak mi zresztą mówiliście też na live, że tak to powinienem poprawnie czytać, więc okej. Postaram się przy okazji jeszcze informacja, że będziemy już grali, bo tego chyba jeszcze nie było poprzednio, z zestawem BFB, tutaj w tym nowym skinie. Będziemy mieli naszego Zonga, to samo zmieniłem teraz Moaba. Jest oczywiście kilka oczywiście zmian związanych z tym i tutaj chyba nie mam czego. Open Ghost Wolf, piękna sprawa po prostu. Ale no tego nie będziemy oczywiście tutaj bierali i tutaj też nie mamy nic ciekawego. Też prosiliście o te top, o te kapelusze. Dobra, dajmy sobie kapelusze. Niech będzie, niech będzie. Przeważnie nie jest za takimi rzeczami zbyt bardzo właśnie. Moonlight, szybko strzeli na księżycu i gramy na chimpsach. Będzie ciekawie, będzie na pewno bardzo ciekawie, więc zobaczymy. Nie zbudujemy na start tutaj naszego kolegi, okej, w porządku, ale postawimy tych, powiem wam szczerze, że się nie patrzyłem jeszcze, w jakiej ilości trzeba ich tutaj postawić, żeby to miało jakieś ręce i nogi, więc też tutaj będę troszeczkę musiały próbować tego, więc postawię to na razie w taki sposób, z nadzieją, że to nam wystarczy do przejścia, czyli dwie sztuki tylko i wyłącznie. Teraz zobaczymy, czy to nam faktycznie styknie, czy nie, chyba będzie za mało, tak mi się wydaje. Może być chyba za mało, te dwie sztuki. Powiedzmy, że to jest ze speedem. W przypadku jak mamy Etina, to nie musimy się aż tak bardzo obawiać oczywiście tutaj sytuacji, w której będziemy... A tak chyba... No, chyba nie. No ten jeden nam przejdzie. Tylko szkoda. No ale dobrze, okej. Ogarnijmy to jeszcze raz, że postawimy dwie sztuki tutaj gdzieś. I to będzie jak na razie w porządeczku. To teraz postawmy go pierw może z dołu. Może z dołu będzie lepiej wyglądał? Nie, dobra, z góry było o wiele lepiej, więc dobrze, tutaj, albo nie, damy mu jednak zasięg, żeby strzelał do środka i to nam chyba stychnie, nie wiem, czy on wtedy już nie będzie bił tej ścieżki. Zobaczmy sobie, tak, już bije od tego momentu, dobra, to będzie chyba lepsze wyjście, bo już bije tutaj, więc faktycznie jego damage będzie troszeczkę większy, on pójdzie w górną ścieżkę później. Może dajmy to od razu, czyli teraz trzy warstwy będzie, znaczy trzy balony bije jednocześnie, więc w przypadku takiego strzelania to jest bardzo oczywiście mocne. No i dobra, tak to zostawmy i miejmy nadzieję, że sobie z tym poradzimy, żeby zbudować sobie naszego tutaj Etina, którego postawimy gdzieś w tym miejscu, żeby miał zasięg na wszystkie trzy tutaj obszary, bo to jest oczywiście bardzo, bardzo ważne, żeby on jak najwięcej mógł tutaj widzieć. To będzie, chcę go postawić jak najszybciej, żeby nabijał swoje poziomy, bo tym bardziej, no i mamy tutaj poziom pierwszy, więc będzie tutaj troszeczkę trudniej nim grać. Ja też chciałem to ogarnąć. Okej. Tu sobie nie poradzimy z tym jednym. Stawiamy chyba w takim razie. No dobrze. Mój błąd. Nie wiem, czy to nie będzie mi kosztowało za dużo. Postawienie tej jednej sztuki, ale zobaczymy. Może w razie włom będzie nam się tutaj przydawał, ale mówię, nie jest tego do końca pewny. Potrzebuję jakiegoś innego jednostkę. Nie ukrywam, że chciałem ninja zbudować przynajmniej. No ale zobaczymy za moment, jak to nam będzie szło. Dobrze, na razie sobie oni tutaj jakoś sobie radzą. Teraz pójdzie ninja w to miejsce tutaj u dołu i to powinno już być w miarę spokojnie. Tylko czekajcie, teraz szybciutko go zbudujmy, tylko mamy pieniążki. No, dawaj. Jesteś, super. No i dobra, teraz powinno być troszeczkę stabilniej. Mamy dodatkową jednostkę do obrony. Ona tutaj też będzie sięgała do środka później, więc jak najbardziej to będzie w porządku. Super. Powiem wam, że na tym mapie już dawno nie grałem właśnie w takim oto stylu, a na chimpsie to już w ogóle jest dla mnie po prostu tutaj po prostu pierwsza... Ojojku. Będzie ciężko z tobą, tak mi się wydaje. Dobrze, poszło w porządku nawet z tobą, okej. Teraz potrzebujemy zdecydowanie speeda. To jest speed zasięg, to jest w ogóle najlepszy możliwy upgrade. No zobaczcie sobie zresztą sami, jak on tutaj pięknie po prostu bije. Po prostu przesunie on bije, więc warto było go sobie zawsze oczywiście strzelić. Ale jak mówiłem, chcę mojego Etina postawić. Etienne, rany boskie, ja się nigdy tej nazwy nie nauczę, naprawdę. Nigdy się tej nazwy nie nauczę, ona jest po prostu zbyt ciężka dla mnie. Wszystko się po prostu poprawnie nagrywa. Czemu ja jestem taki wielki? No nie muszę być taki wielki, prawda? No nie muszę być, zdecydowanie. No taki spokojnie wystarczy. Mam nadzieję, że to wszystko jest w porządku, bo spróbowałem patrzeć, mam nadzieję, że ta koszulka dobrze
jest zasłonięta. Chodzi tutaj, znaczy jest dobrze tutaj jakby usunięty green screen. Podobane to jest tym, że koszulka jest delikatnie taka pod niebieski wpadająca, a niebieski mam tło. Ale chyba udało mi się to jakoś tam w miarę dobrze usunąć to nasze tło całe, więc mam nadzieję, że to wszystko będzie jak najbardziej w porządeczku, ojojku. No niestety. Wejdźmy, najwyżej nie będzie tutaj czarne ramki, będzie po prostu ona złota. Ja sobie to później oczywiście zrobię, nie ma problemu. Później sobie to oczywiście zrobię. Dobra, pójdźmy w takim razie w ten sposób. Ja wiem, teraz wiele wydałem właśnie na naszą ninja małpkę, ale no inaczej mówiąc, te szybkie baloniki mogłyby nas tutaj po prostu pokonać, więc no muszę się tutaj troszeczkę bardziej przeszykować na to, więc no okej, no musiałem to wydać, po prostu musiałem to już wydać. Z założenia zakładamy, że nikt nam nie wyjdzie poza ten obszar tych dwóch, czy na trzy od razu idziemy. Chyba od razu pójdę na trzy i tak czy siak, więc pójdę to w taki sposób. On później dostanie lekko większy zasięg, więc to będzie w porządku. No i dobrze, tak to na razie zrobimy. I oby to sobie poradziło z tym wszystkim. Dobrze. Będziemy iść tutaj w maga, będziemy iść tutaj oczywiście w alchemika. Na pewno jakąś wioskę zbudujemy, żeby dać im tutaj po prostu lekko większego speeda. Może to samo, żeby wszystko było troszkę tańsze. Pewnie tak, też w tym kierunku będziemy chcieli pójść. I jako, że nie musimy się martwić o kamo za bardzo, to też pewnie będziemy to wykorzystywali, że mamy troszkę więcej tych funduszy, będziemy musieli coś innego stawiać. Więc na pewno tutaj też pójdę sobie ogólnie, żeby wszystko było tańsze. Żeby ogólnie upgrade'y i wszystko co buduję było delikatnie oczywiście tańsze. Dobrze, postawimy ciebie gdzieś w ten sposób. Myślę, że po upgrade'cie zasięgowym sięgniesz tutaj. Oby tak było, oczywiście. Ojojku. Chyba ninja małpkę się zapomniałem, że mam ninja, ale dobrze, ale nie mam nic jeszcze nie zbudowałem na bicie lidów, więc to zdecydowanie ciebie potrzebuję. Też czy tutaj? No dobrze, boostuj go. Tak naprawdę myślałem bardziej stawić go troszkę w innym miejscu, żeby nie boostował może ninja małpki, tylko naszego maga pierw, ale faktycznie po prostu mogę się nie wyrobić z tym. Czy spoko, zbuduję go z góry, ale jednak boostowanie w tym momencie już jest mi bardzo potrzebne, więc to może być troszkę lepsze wyjście dla mnie. Damy teraz tańsze upgrade'y. Damy na chwilkę jeszcze zasięg oczywiście i to już powinno być w miarę spoko, bo wtedy oczywiście będziemy mogli zboostować naszego tutaj ninja i to sobie powinno już idealnie wręcz radzić. I dobrze, ninja mopka już jest troszkę tańsza. 40? 60? Malutko, prawda? No ale zawsze to jest cokolwiek tam taniej. Może więcej nawet, nie pamiętam, że nawet szczerze mówiąc, ile tutaj tego boosta, czyli ile tego pod taniości od razu ma. No ale oczywiście double shocik, pierwsze co, blunjitsu byłby spoko do zbudowania. On nam zmniejsza cenę tylko i wyłącznie 3 upgrade'ów, ale te samego postawienia, to też jest bardzo ważne, że nie wydajemy 485 na postawienie tutaj maga, tylko troszeczkę mniej. I nawet jak go stawiam, tutaj jest pokazane, że tutaj będzie to troszeczkę tańsze. Spoko, bardzo, bardzo fajne oczywiście. W co pierw pójdziemy? To jest dobre pytanie. Tutaj pójdzie oczywiście Juggernaut, bo to jest więc mapa aż idealna dla niego. Mógłby trzeba być... Znaczy popełnić mega błąd, żeby go nie zbudować w tym momencie. Naprawdę uwierzcie mi, w tym momencie Juggernaut jest nam najbardziej chyba potrzebny. Ale jak mówiłem, pierw w blunjitsu dla pewności, dla stabilizacji, prawda? Potrzebujemy cokolwiek takiego strasznie, strasznie mocnego. A blunjitsu zdecydowanie nam zapewni idealną obronę. Ale oczywiście do tego on potrzebuje boosta w postaci właśnie alchemika, więc zapewnimy mu tego boosta, żeby biło on jeszcze lidy. I tym bardziej już to będzie obrona, to by nam wystarczała na jakiś tam czas oczywiście. A same baloniki z tym kapeluśkiem wyglądają nawet w porządku, wam powiem. Chociaż z tym jest jeden problem. To samo jak w przypadku oczu. Problem polega na tym, że one są non-topper widoczne. I no, są na każdym baloniku. Gdyby to było jak co jakiś balonik, albo by można wybrać, czy to na baloniku, czy na moabie, to super byłoby. Po prostu byłoby to wręcz idealne. Ale to jest na każdym zawsze. No takie po prostu, taki troszkę przesyt według mnie tutaj zaczyna się wreszcie robić. Więc to mi się nakład tutaj najbardziej chyba w tym wszystkim nie podoba. Speed. Zdecydowanie teraz potrzebujemy speeda. No jak mówiłem, zbuduję teraz Juggernauta. Mam nadzieję, że on dobrze strzela właśnie. Widzieliście to? Ten strzał jego. Był strasznie słaby.
i chyba nie wleci tam. Dobrze. Tu właśnie chciałem się tego jakby upewnić, czy on jest w stanie tam wlecieć do środka, ten strzał Juggernauta. On musi być z dołu. Juggernaut, żeby działał na tej mapie, musi być z dołu niestety. Mój błąd. Mój błąd. Więc nie buduję kolejnego poziomu, bo on będzie strzelał się tak, jak widzicie. Czyli nie będzie strzelał do środka. Więc będzie to całkowicie nieopłacalne. Więc tego oczywiście nie chcemy. W tym momencie już każdy widzi kamo. Cudowna sprawa. Tym bardziej możemy zbroić w taki sposób, właśnie bez kamo, no bo kamo już nie potrzebujemy. I tak czy siak każdy to kamo w tym momencie bije. Dlatego też zbuduję sobie górną ścieżkę tutaj na naszym mortaru. Tym bardziej, że jeszcze będziemy musieli postawić tutaj. Chyba tak, tu postawimy jeszcze jedną wioskę, która pójdzie w środkową ścieżkę, żeby dać mu bicie każdego rodzaju, bo tak, jak dobrze oczywiście wiecie, DDT jest niewrażliwe na wybuchy, a mortar powoduje wybuchy. Więc też, żeby mortar bił DDT, potrzebuje bić każdy rodzaj. Chyba tak, czy to się coś zmieniło, że jednak jest fala uderzeniowa, jednak bije DDT. Jeśli coś wiecie na nowy temat, oczywiście napiszcie mi to w komentarzu, bo to się oczywiście mi przyda, jak najbardziej. A w ogóle macie może jakąś swoją taktykę, jak tą mapę przejść? Może macie jakiś najlepszy sposób, najbardziej OP, żeby z tą mapką sobie jak najbardziej poradzić? Oczywiście napiszcie mi to. Jeśli będą ciekawe propozycje, takie nawet niespotykane, to wtedy spróbuję to przejść jeszcze raz, żeby zdobyć faktycznie tą czarną ramkę. Żałuję, że wyszedłem przedtem, bo wyszedłem na rundzie 15. A spokojnie bym sobie to nadrobił i teraz mógłbym sobie jakby walczyć o tą czarną ramkę już, bo wydaje mi się, że to powinna być w miarę stabilna gra. Tak mi się wydaje. No mówię, gdyby jeszcze on był w innym miejscu, to byłoby po prostu idealnie. Ale nie wiem, czy stawiać go jeszcze raz. Bo musiałbym postawić gdzieś, nie wiem, tutaj. A troszkę to jest chyba za daleko, żeby to miało jakieś ręce i nogi większe. Ale może. Chcę tu wystrzelał do środka, tak z daleka bardziej. Gdyby też ustawić na lasty. Może to by miało sens. Dobra, dajmy go w ten sposób. Zobaczymy pierw, czy jego kula będzie wlatywała do środka, bo to jest bardzo ważne oczywiście. Jeśli będzie wlatywała tam, to wtedy oczywiście będziemy tutaj mogli go zboostować i strzelić mu tutaj ten właśnie upgrade, żeby też jeszcze bardziej, jeszcze lepiej on nam tutaj potrafił klepać. Tylko musiałby on strzelić tutaj. Wstrzeliwuje się tam. Wstrzeliwuje się. No dobrze. Skoro tak, to Juggernaucik. To Juggernaucik i zbudujemy Ultra. Zbudujemy w takim razie Ultra. Tylko skoro tak, to on potrzebuje zdecydowanie mieć boosta stałego od Alchemik. Ej, Alchemik sięga tam. Ja nie byłem tak pewny, więc dobra, dajmy dwa. Bo wtedy Alchemik go będzie też boostował. Tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię. I będzie strzelał do środka teraz. Zobaczcie, jak to pięknie lata. Jak to pięknie lata po środku. Idealnie, odbija się dokładnie tak, żeby latać tylko i wyłącznie w tym obrębie. Cudowne. Tylko, że on sięga jeszcze dołu, a ja ustawiłem go pod lasta. Pod close. Pod strong. Pod first chyba jednak dam. No bo to jest problem, po prostu jeśli oni tutaj są u samego dołu, to jest troszkę problematyczne do obicia później. Dobrze, tak będzie chyba idealnie. Chciałem ustawić go pod firsty. W razie, jak będą uciekali do góry, to wydaje mi się, że też ta kula będzie wlatywała nam do środka. A jeśli tak, no to będzie też obrona idealna. Wręcz to będzie już obrona wtedy już idealna. Oczywiście, chcę budować jeszcze piąty tier maga tutaj, więc zobaczymy. I mówię, nie popełniajcie tego błędu co ja. W tym miejscu postawienie darta w kierunku właśnie pójścia później w Juggernauta, czy tam w Ultra nawet, jest bez sensu, bo on nie strzela do środka, bo się o tą krawędź tego, nie wiem co to jest, odbija. Więc to jest bardzo ważne, żeby strzelać, czy stawiać go tam, gdzie jest aktualnie mój ninja. To jest miejsce idealne dla niego i tak powinni się też budować. No bo daję mu podwójne upgrade'y, patrzcie go teraz tak, jaki on ma teraz olbrzymi zasięg. No tak, zbustowanie Juggernauta jest bardzo dobre, zresztą widzicie sami jak to wygląda aktualnie, bo to już daje po prostu, to już po prostu łoi wszystko, to już po prostu łoi wszystko. Dobrze, w tym momencie, oczywiście nie boimy się tutaj rund z balonami, balony nie są dla nas większym problemem, jedynym problemem dla nas aktualnie będą tylko i wyłącznie sterowce. Sterowce mam na myśli oczywiście głównie DDT, bo z nimi będę miał tutaj największe problemy, zresztą chyba nie powinienem mieć aż takich wielkich, mam przynajmniej wrażenie. Przydałoby mi się też postawić gdzieś Glugenera. Tylko problem jest tego typu, że ja już za bardzo nie mam gdzie go postawić, bo wszystkie najlepsze miejsca już sobie zająłem. Mogę go postawić tutaj,
żeby w środku jakby strzelał jeszcze, tylko że on będzie w zasięgu alchemika. Tego nie chcę. Tu jest jedyne miejsce bez alchemika. Tutaj. Dobrze, tak go szczelimy. Pod sterowce, pod strągi z rozpryskami. Dobrze, w ten sposób właśnie zapewnimy sobie jakby taki większy damage. Ja wiem, ja zbudowałem coś innego całkowicie. Miałem się w ogóle skupić na magu, a zbudowałem na całkowicie inną jednostkę. No po prostu wiecie, dla testu. Oczywiście trzeba to robić, żeby wam też pokazać fajne taktyki, jakie możecie wystosować w swoich gierkach. Chociaż wiem, że no postawienie tutaj maga może byłoby takie prostsze, takie wiecie, easy. Bardzo mocno easy. Ale naprawdę Ultra Juggernaut jest dobry, zobaczcie, 44 tysiące. W porównaniu do naszego tutaj kajtka 31 tysięcy, więc no to oczywiście robi swoje. A niestety nasz darcik tutaj skopany całkowicie, Czemu nie jest nazwany tak w ogóle? A bo tutaj pelet z tyłu tam się chowa, skitrał się, opowiedział, że nie. Ja w tej walce nie biorę udziału, radź sobie sam, ja ci nie pomogę. No tak po prostu, no pelet niestety. Uciekłeś, nie chcesz walczyć. No cóż. Dobrze. No i okej. To jest dobre, naprawdę jest mega dobry. Ej, no przepraszam, że Ninja Mobko oczywiście tutaj daje czadu. 64 tysiące. Dobra, ale już oczywiście no Juggernaut wyprzedza wszystkich, no bo on ma najwięcej boostów. Mam pełnego boosta naszej tej wioski, więc to jest naprawdę bardzo duży boostik. Nie wiem, czy go budować bardziej pod bicie tutaj. No strzela jakoś w tym miejscu, jak oni jeszcze są, to jest spoko. No ale jak już są w środku, to on odbija się i to jest strasznie słabo. Wiesz, to właśnie, że teraz nasz kolega częściej bije ich tutaj, w tych miejscach, takie mam wrażenie. Zdecydowanie, zobaczcie. 20 tysięcy on nabił, gdy ten nabił zaledwie około 5. 4 razy szybciej on nabija. No dobry jest, dobry jest. A te skiny właśnie, związane tutaj z tymi, znaczy te nowe nasze skiny, czyli nasz tutaj BFB oraz Moab, powiem, że nawet fajnie wyglądają, tylko że to ma jeden straszny minus. Wyobraźcie sobie sami, jaki malutki jest BFB, a jaki olbrzymi jest Moab. To jest leciutki problem, wam powiem szczerze. W przypadku poprzedniego, jak były to pizza i fish, to wydawało mi się, że aż takiego dużego jakby rozjazdu wielkościowego nie było. Ogólnie pizza była duża. A tutaj w przypadku tego BFB, on jest strasznie malutki. On jest naprawdę starpać, on jest bardzo malutki. I jak ten Moab z tego wylatuje, on jest po prostu jakimś olbrzymem nagle się robi. I to jest straszne, to jest po prostu straszne. I straszne, że to jak szybko nabija tego... Te... Rany boskiej, 122 już. Ale on łoi, on naprawdę łoi. Zboostować go maksymalnie, on naprawdę po prostu daje czadu. I tak, oczywiście możecie mi teraz powiedzieć, że safe, gdybyś poszedł w ścieżkę środkową ze speedem, bo było wiele lepiej, bo on by szybciej bił. A i tak to się widzi kamo, bo oczywiście Etienne daje mu widzenie kamo. Macie rację, biłby szybciej i wszystko byłoby super. Ale to jest jeden znaczący minus. Zasięg miałby o wiele, wiele mniejszy. Tak naprawdę o wiele mniejszy byłby zasięg. I tylko to jakby zmusza zbudowanie i tak czy siak dolnej ścieżki. Oba upgrade'y dają nam zasięg. Więc i tak czy siak, jeśli nawet macie Tiena, macie możliwość dania widzenia kamo, to i tak i czy siak czasami lepiej zbudować sobie z zasięgiem. I jeśli macie mapę taką, że on widzi wszystko i zasięg by mu nic nie dał, to spoko. Oczywiście wtedy możecie dać mu bez zasięgu. Ale jeśli zasięg ma mu dać te ważne punkty, czyli ten punkt tutaj w środku, to oczywiście no warto go szczelić, jak najbardziej warto go szczelić. Aha, nie bijecie, bo jeszcze nie jest w zasięgu waszym, dobrze. Dobrze, okej, okay, już jesteś w zasięgu i nam skill zniknął. Super, po prostu idealna sprawa. No dobra, mamy już piąty tier, to oczywiście jak już go mamy, to wręcz must have jest do budowania tutaj w tym momencie alchemika. No bo to jest oczywiście ważne, żeby jednak on temu jak najbardziej wykorzystać swoje możliwości. I mamy 82 rundę. W tym momencie zostają nam już problemy związane z DDT już do rozwiązania. I ja pójdę chyba w taktykę z magami, mi się wydaje. Bo też myślałem, że pójść tutaj w
kierunku zbudowania mortara. Ale mortar chyba będzie wymagał to odejmę zbudowania trzeciego tieru wioski. Dlatego też chyba pójście w jeszcze jednego maga, który też będzie boostowany oczywiście, będzie dobrym według mnie wyjściem. Zbudujemy dokładnie takiego samego maga, z tym tylko i wyłącznie Arcane Spike'i, ale dzięki temu oboje będą boostowani przez tego jednego alchemika i ten damage powinien być naprawdę bardzo, bardzo porządny. Tym bardziej, że mapka jest stosunkowo długa, więc też tutaj problemów nie powinno być większych. On tutaj się zablokuje na środku i oczywiście będzie tutaj spowalniany przez Gluganera, więc to jest super. Ale może z samego pomysłu budowania mortara nie będę rezygnował. Zbuduję go i tak, bijąc w tym miejscu. Tylko, że ja bym chciał... No nie no, 50, 40, 60 tysięcy nie nazbieram. Nie ma takowych szans. Nie ma takowych szans, więc pójdę w górną ścieżkę i speeda. Czyli speed i górna ścieżka. I to powinno być dobre wyjście według mnie. To powinno być dobre wyjście, dobry damage. Jak będą mi uciekali, to tym będę mógł ich gonić. Oczywiście zbudujemy tylko pewnie The Big One. Nie zdążymy zbudować nic innego, no ale to nam spokojnie powinno oczywiście wystarczyć. Na te rundy najtrudniejsze będziemy używali skilla od Etienne'a, więc mam nadzieję, że to nam wystarczy i przejdziemy to bez większego problemu. I tym bardziej oczywiście teraz żałuję tego, że wyszedłem wtedy z gry. Bo przez to w tym momencie nie jestem w stanie już zdobyć sobie czarnej ramki, którą bym zapewne chyba zdobył, bo wydaje mi się, że chyba już w tym momencie nie przegramy. Tak mi się wydaje, ale zobaczymy to oczywiście przy pierwszych DDT, czyli w tym momencie. Jak on sobie będzie z nimi radził? Oj, bez problemu. Bez problemu. Dwóch magów jeszcze. Jeszcze on swoim tym bolami szalejącymi w tym miejscu. One się tak odbijają, popatrzcie, jak szalone. One tutaj wlatują i wszędzie tutaj w środku są bale nagle. Każdy zadaje bardzo duży damage, bo on jest oczywiście wzmocniony. Sam ten bal jest bardzo mocny, gdy uderzy nawet ceramikę, nawet poza... On chyba ją rozwala. Ceramikę na shot, jak mi się wydaje. Więc to jest dobry damage, to jest bardzo fajny damage. Więc tym bardziej. Szkoda, że tam tą gierkę wyszedłem, ale spoko, ja to sobie oczywiście nadgonię. Zrobię sobie tę misję jeszcze raz. Nawet wykonam sobie te dwie poprzednie jeszcze gierki. Czyli brakuje mi tutaj jeszcze Double HP Moab i brakuje mi tutaj jeszcze Half Cash'a. Chyba, że chcecie bardzo, żebym nagrał odcinek z Half Cash. Jeśli ten, napiszcie mi to koniecznie w komentarzu, chociaż nie wiem, ile osób z was dotarło już do tego miejsca. Jeśli dotarłeś do tego miejsca, pochwal się w komentarzu o tym, że tak, jestem tutaj, jestem, widziałem ten pogrom, który zrobiłeś tutaj na DDT. No tak to oczywiście będzie, więc taki komentarz będzie jak najbardziej zasadny. Czy budowanie tego szalejącego jest bankikowy sens tego? Nie wiem, czy on ich bije, na pewno nie mam pojęcia, bo to są wybuchy, prawda? Ale i tak, czy jak nie mają oni żadnych szans tutaj z pozostałymi naszymi jednostkami, zdecydowanie żadnych szans oni nie mają, a The Biggest One też zdoła się tutaj zbudować, więc niedługo, nawet już w tej rundzie, on do nas tutaj dochodzi. No i dobra, w tym momencie The Biggest One, psotek zaczyna psocić tutaj leciutko i leciutko będzie ich tutaj on próbował oczywiście obijać. Ty masz tutaj 650, wow, wyprzedziłeś go już, no tak. No nie ukrywajmy, no to jest piąty tier. Co ten też jest piąty tierem, ale pamiętajcie, on jest 3 razy tańszy? Dobra, może 2 razy tańszy z hakiem. 2 razy z hakiem tańszy. Więc to oczywiście robi swoje, to oczywiście jest znacząca różnica. Szczególnie, że skilla, że w tym momencie widzicie, mamy już 20 tier. 20 poziom, tak, 20 poziom już jest, bo zmienił się kolor naszego tutaj samolociku, znaczy samolociku. To jest dron, tak? Ale nie wiem, jak go nazwać, tak naprawdę nie pamiętam teraz już. To jest ten samolot bezosobowy. Ojojku, jak to powiedzieć? Nie wiem, jak to powiedzieć, żeby to ładnie brzmiało, poprawnie. Nie wiem, nie mam pojęcia w tym momencie. No padaj, padaj. Spowolniłem gierkę, bo oczywiście zaczyna się leciutki, teraz tutaj taki, wiecie, ach, problemik. Dobrze, i było, już powinno być bez problemu, tak mi się wydaje. Bez problemu to powinniśmy już teraz pokonać. Super, o to chodziło. No i mamy to. Mamy to. Chimpsy pokonane. Na kolejnej mapce. Niestety tylko na złoto. Tutaj też mam złoto, też czego jeszcze nie nadrobiłem.
na to też rzeczywiście wszystko narabiałem. W tym momencie też narabiałem tamtą mapkę i tą chyba to pokonałem od razu na złoto, mi się wydaje, tą też. Dobrze, widzicie, kilka tych chipsów mam tu już pokonane, brakuje mi innych jeszcze, mam na przykład Health Cash, bardzo często, tu mi w ogóle brakuje z Mediuma. Tutaj sobie przejdę zaraz, sobie je pokonam, żeby one tutaj jakby były też zaklepane w tym momencie. Okej, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego materiału, pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu i widzimy się w kolejnym odcinku z naszych oczywiście kochanych Bloonsów i dziękuję wam bardzo serdecznie za przyjęcie, bardzo takie serdeczne z wczorajszego odcinka z kącika modelarskiego, jest dla mnie o tyle ważne, że bałem się troszeczkę tego puszyć na ten kanał, bo nie byłem pewny jak zareagujecie na to, więc tym bardziej serduszko jak najbardziej dla was za to, że tak miło odebraliście tamten materiał. Dzięki wielkie i do kolejnego materiału, na razie, hej hej, pa!